Hejka kochani, dzisiaj zobaczycie jak u nas wygląda czesanie królików. No i zobaczycie, że nie jest to wcale takie proste. Króliki są normalnie akurat w takim szczycie linienia, bym powiedziała. I niestety moje króliki nie należą do królików, które lubią się czesać. I po prostu muszę to robić no, takimi trikami, bym powiedziała. Mianowicie z jedzeniem. No i przede wszystkim robię to też etapami, aby królika po prostu nie stresować, bo na przykład bunię czesanie bardzo stresuje, więc też nie chcę robić czegoś na siłę i robię to etapami. Tutaj uszaki właśnie już od góry są powiedzmy wyczesane, teraz została ta dupka, no i miejmy nadzieję, że dzisiaj się z tym uporam i będę mogła tak już gruntownie posprzątać swój pokój, bo po prostu sierść się nosi wszędzie. Nunuś sobie tutaj wszedł na taki domek. Generalnie to jest drapak dla kota. Ja na to mówię po prostu plac zabaw, bo one bardzo lubią się tutaj w tych okolicach bawić. Mam dwa takie narzędzia zbrodni, powiedzmy. Pierwszy tutaj jest taki easy groom i jak widzicie on już pogryziony, bo po prostu króliki nienawidzą tego czesania. I on chyba raczej sprawdza się lepiej, a to jest taki zwykły grzebień od Trixie. Ale no, się średnio sprawdza. Generalnie ja mam wrażenie, że najłatwiej to królika po prostu tak jakby wyskubywać z tej sierści i wtedy to jakby idzie najszybciej. No i teraz zobaczcie. Pierwsze co, to musimy uśpić ich czujność, dając im pyszne jedzonko. Okej, buś tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, tu masz swoje. Okej, no i czujność uśpiona, myślę, że wszystko jest git. Okej, no i przechodzimy do procesu czesania. Na ile będę mogła, tak się staram je wyczesać, ale no mówię, no nie robię niczego na siłę, bo one po prostu stresuje ich to. No i jak widzicie te szczotki, no coś wyczesują, ale szału nie ma. Po prostu ja mam wrażenie, że lepszym sposobem jest takie wyciąganie sierści. Dajcie znać, jak to u Was wygląda i może macie jakieś sprawdzone szczotki. No, trochę tego z nich wychodzi. Dobra, zobaczmy tą szczotkę. No nie, to jest badziewie. Raczej nie działa. Tylko tyle. Dobra, teraz Nikoś nam się tutaj ustawił. I próbujemy przynajmniej może mu tą dupkę wyczesać. No tutaj chyba na Nikosiu lepiej to działa. No i uciekł nam. Nunuś nam tutaj uciekł. Nunuś nie lubi czesania. Kto by lubił, nie? Z ile nam się uda wyczesać, tyle się wyczeszę. Jak nie, no to po prostu resztę po południu zrobię, czy jutro, bo mówię, najważniejsze jest to, żeby króliczka nie zestresować. Bo to absolutnie bez sensu, żeby króliczek był zestresowany czymś takim jak linienie. Więc ile mi się uda, tyle mi się uda. Tutaj Wam pokażę, ile już tego mamy. Dosyć sporo. No po prostu masakra jest z tym wyczesywaniem. Zwłaszcza, że ojejku, no Nunuś bardzo nie lubi po prostu. Chociaż może Bubusie nam się trochę uda. No ale Bunia też ucieka. Więc jak macie jakieś lepsze sposoby niż przekonanie królika jedzeniem, no to dajcie nam naprawdę znać. Bo jest słabo. Pamiętajcie też, jeżeli macie podobną sytuację z uszakiem, że po prostu tego czesania nie znosi, no to też nie róbcie tego na siłę, bo po prostu nie o to chodzi, żeby króliczka zestresować. No, normalnie tak na mnie patrzy teraz jak na oprawcę swojego. No i teraz Nunuś się będzie wyżywał na szczotce? A nie, grzeczny Nunuś. No jedz sobie, kochani, jedz. Wszystko jest dobrze. Trochę jeszcze Cię wyskupię. No nie, nie da rady po prostu. A ja też nie zamierzam na pewno gonić króliczków ze szczotką i robić coś na siłę, bo no niestety, no nie tędy droga po prostu. Standardowo proszę Was w komentarzach o opinię, co sądzicie po prostu o takim filmiku na szybko, można powiedzieć. No i zapraszamy Was na nasze pozostałe social media, linki macie oczywiście w opisie. No i subskrybujcie nasz kanał, jeżeli Wam się oczywiście podobało. A ja niestety zostaję sama ze syfem i dwoma niewyczesanymi króliczkami. Przypominam również o zniżce na zakupy do Krainy Tuptusia.
No takie piękne legowiska, maty, no i wszystko po prostu jest tam cudowne. A, no i dajcie znać, czy może macie jakieś lepsze szczotki albo po prostu sposoby na to, jak wyczesać króliczka. Cześć!